Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym materiale z Dead by Daylighta. Dawno niczego nie było takiego stricte dedykowanego na kanał, poza nagrywaniem na live'ie, więc dzisiaj nadszedł ten czas. Dwie krótkie informacje, zanim przejdziemy dalej. Pierwsza, DLC. Jak wiadomo, DLC wyjdzie całkiem niedługo i wyjdzie dokładnie we wtorek 10 marca, więc to jest pierwsza kwestia, jakby ktoś pytał. Druga kwestia, archiwa czwartego poziomu. Czwarty rozdział archiwy drugiego poziomu wyjdzie w poniedziałek, dzień przed DLC. Gdyby jednak okazało się, że DLC, archiwka nie wyjdą, to wyjdą pewnie w momencie wyjścia DLC. DLC jest prawdopodobnie już potwierdzone, przynajmniej przez niektóre strony, że właśnie 10 będzie za cenę tam chyba 7,99 dolarków, czyli 8 dolarków, coś takiego. Druga kwestia. Udało się wbić wszystko, co jest możliwe w Dead by Daylight'cie. Wszystkie prestiże, wszystkie perki. Każda postać ma wszystkie perki. Wrzucę wam za chwilę z tego przebitkę. Gdyby ktoś nie wierzył, zapraszam na live'a. Dzisiaj będziemy robić sobie buildy na życzenie i wrzucę wam potwierdzenie, że po prostu tak jest. Każda postać, nieważne czy to killer, nieważne czy to surf, zdobyte mamy wszystko poza samym legacy i generalnie samymi skinami. Wszystko! Wreszcie, kuźwa! I przebitka, proszę bardzo! Dobra, ostatnie 180 tysięcy punktów. Teoretycznie potrzebowałbym 240 tysięcy, ale mogłem się dupnąć na ten moment i prawdopodobnie te punkty wystarczą. To prawdopodobnie. Dobra, po pierwsze pójdziemy tutaj, bo mamy zielone pudełko, więc prawdopodobnie mogą być setki. I już wiem, że tych punktów będzie mało. Zrobimy budżetówkę. Postaramy się wydać jak najmniej, żeby kupić jak najwięcej. Kolejny poziom. Dwa perki na drzewku. Damy radę. Damy radę. Kurwa, nie. Dobra. No dobra. Został ostatni perk do kupienia. O kurde. I ostatni poziom. Co mamy ciekawego? Distortion jest ostatnim perkiem. Przynajmniej do momentu nowego DLC. Wszystko wylewelowane. Wszystko. Co się dało wykupić, wykupiłem. Wszystkie perki na wszystkich postaciach. Wszystkie, nie wiem, Teachable. Wszystko mam poza Legacy, którego niestety zdobyć się nie da. Wszystko. Wszystko. A, wywaliło mnie? Aha. Wszystko. Wylewelowałem. Zajęło mi to, uwaga, 4600 godzin. Tylko. I teraz powinny wskoczyć napisy końcowe. Tylko napisów końcowych jakoś nie widzę. Wszystko. Wszystko. Każdy surf wygląda tak samo. Blisko 5000 brand new partów. 5000 strzykawek. 5000 od bulpów. Masa butelek. Masa addonów do kluczy, masa addonów do map, masa addonów do wszystkiego, masa itemków. Setki, nie setki, offeringi, offeringi nowe, offeringi starsze. Gdzie są starsze postacie? Jake przykładowo. Offeringi na starsze mapki, przynajmniej po jednej sztuce, nie tylko na Jake'u. Offeringi na stare eventy, offeringi na księżyce, których nie ma już jakieś ze 2 lata. Wszystko jest wylewelowane. Wszystko. Osiągnąłem 100% Dead by Daylighta. Żeby nie było, achievki zdobyte wszystkie są. Wszystko. Wszystko. Full. Full, full, full. Nie da się więcej. Co jest ciekawe, od momentu ostatniego DLC zrobiliśmy tak. Yui na full, Jay na full, Jeff na full, Adam na full. Pomijając jeszcze postacie, które dorzuciłem nowe perki, to już tego nawet nie mówię. Detektyw na full, Quentin full, Feng na full, Ace na full i chyba jeszcze Lori w połowie była zrobiona. Tyle udało się zrobić surwów samych, plus jeszcze nowy killer. I na killerach jest to samo, każda postać, prestiż. Można powiedzieć naprawdę, że skończyłem Dead by Daylighta. Skończyłem. O, brakuje mi jeszcze wszystkich strojów, ale to bym musiał wywalić setki złotych, może nawet tysiaczki, tysiące. Teraz powinien przyjść Matthew Coat i pogratulować. Matthew, znaczy
gratuluję wytrzymałości, wytrwałości w naszej jakże bardzo wkurwiającej produkcji. Mam nadzieję, że bawił pan się wyśmienicie. Zapraszamy do dalszej zabawy. Udało się. Teraz przyszedł czas, że możemy rozpocząć zakładanie nowego konta i na nowym koncie będziemy robić to samo. Można PS-a podłączyć na ten moment. Wszystko. Full. 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 I 1000 zumori mam. Czerwonych. Jakby ktoś też miał zapytać. Wszystko. Wszystko. Ale ulga. Pokaż mi jeszcze jedną rzecz. I oficjalnie. Wydałem na to około 561 milionów punktów. Około. tysięcy skillczeków trafionych, 10 tysięcy uratowanych surwów, 3 tysiące ucieczek, 730 surwów na Mori, 14 i ponad pół tysiąca surwów zabitych na hakach. Wyleczyłem łącznie 4700 pasków HP. Genów wykręconych łącznie całych pasków 13 tysięcy. Nieźle. 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 Wszystko. Tyle. Panie, czym się tu chwalić? Napisy końcowe! Napisy końcowe. Tak jak obiecałem. Proszę bardzo. Legendarna część Dead by Daylight. Podobno istnieje. I jednak. To teraz mogę deinstalować to. O, spoko, zasłużyłem sobie. Mogę obejrzeć napisy, bardzo chętnie. Nie, naprawdę, poszło tutaj tyle czasu, tyle energii, tyle cierpliwości, ale udało się. Jesteś pierwszą osobą, która skończyła Dead by Daylight, więc teraz powinieneś skończyć Simsy. Możemy kiedyś pomyśleć o tym jak najbardziej. I ogarnę czwóreczkę i posiedzimy i poszukamy jakichś metod na zabicie wszystkich możliwych Simsów. Palenie, powieszenie, może jakieś specjalne mody do tego będą, żeby ich jakoś specjalnie wyzabijać, wymordować. Nie wiem, może będą akcje jak oszukać przeznaczenie, że typiarka da kubek na telewizor, kubek zacznie przeciekać, telewizor wybuchnie, kawałek szkła wbije się w szyję. Może takie mody będą. Może. Może drabina spadnie Simowi do oczu i mu oczy wybije. Jednocześnie przebijając całą część kostną i przechodząc do mózgu. Może też takie mody będą. No. Spoko, co nie? Spoko. Jest dowodna agresja tak z nożem i może samochód Sima potrącić. Nieźle. Jakbyś grał 24 godziny na dobę, to grałeś około 190 dni. No, tylko że ja gram w to już ponad 3 latka. Ponad 3 lata, prawie 3,5 roku. Content streamowy był! Teraz pozostanie nam tak. Target kolejny Dead by Daylight, co nam zostało do zrobienia. DLC wychodzi całkiem niedługo. Do tego czasu uzbieramy sobie na spokojnie 1 000 000 punktów. Robimy wszystkie addony, których nam brakuje. Między innymi addony na Nurse, addony na Spirit, addony na Huntress i tego rodzaju postacie. Na Ghosta tam pewnie jakichś problemów nie ma, ale to też sobie nadrobimy.
A ten milion musi być. I nie ma już żadnego, nie ma już żadnej spiny, żeby to dokończyć. Mieliśmy zostawić sobie 3 surwów przed nowym DLC. Nie został nikt. Także spoko. Spoko. Walki simów jak w Mortal Kombat. Klatkę się im zbuduje. Basen z kiślem tam się da. Zrobi się sima o wyglądzie Freeza. I będziemy... Domowników się zrobi z ekipy normalnie w Simsach i będą się tam nakurwiać w klatce, z nożami będą biegać w... Jo! To jest content! Mam content na ten moment. Mam content! Chłopie, ekipa między sobą tam się będzie nakurwiać, chłopie z mopami będą biegać po chacie. Na bank takie mody muszą być. Minimaj jako Sims. Mini Mike będzie z drabiną na plecach chodził, żeby wszędzie sięgnąć. Patrz jaki content, popatrz się. Może da się komuś taki plecak a la mini drabinę dać. Spoko, spok. I to jest content, na jaki zasługujemy. Ktoś jest za? Ja plus jeden. Możemy pokminić, jak będą możliwości, jestem w stanie to zrobić. Fame MMA. Czekaj, inaczej. Ekipa MMA będzie pierwsza gala, pierwsze spotkanie. Taki Battle Royale domowy im zrobimy. Minus jeden? Czemu minus jeden? Czemu minus jeden? Słowo się rzekło, czekam na to. Okej. Okej. TV Gry już taki Battle Royale zrobili. Kurde, myślałem, że będę oryginalny. Przeminęły całe napisy. Koniec napisów. Jak w Minecrafcie. I wracamy do menu głównego. Zostało mi coś tak szczerze jeszcze do zrobienia? Natomiast buildem na dzisiaj jest build o nazwie Kamehameha. Robiliśmy ten buildzik na live, aczkolwiek nie robiłem go pełni. Dedykowaną mapą, która by była robiona pod ten build, byłby szpital. Niestety z uwagi na brak offeringów na szpital jestem w stanie, a raczej jestem zmuszony zadowolić się zwyczajnie laboratorium. Dlaczego laboratorium? Ponieważ jest to build bazujący na heksach i szukamy mapy, na której te heksy będą jak najlepiej skitrane. Jak wiadomo, Kamehameha jest to oczywiście umiejętność z Dragon Balla. Jak w związku z tym zmienimy sobie troszeczkę działanie umiejętności doktora. Głównym addonem i w zasadzie głównym w ogóle jakimkolwiek czynnikiem wpływającym na nazwę buildu jest kasetka. Kasetka sprawia, że nasz szok, czyli to co wypuszczamy z łapy co chwilę, zmienia formę w postaci promienia o długości 20 metrów i szerokości 2 metrów. Dodatkowo dorzucamy sobie oczywiście jeszcze elektrodę, która znacznie zwiększa zasięg tej kasetki. Niestety z uwagi na to, że nie do końca jest wyjaśnione to połączenie na moment aktualny doktora. Nie wiadomo ile to ma, ale ja obstawiam, że to jest około 30 metrów zasięgu szoku. Dodatkowo dobieramy sobie monitor pod element zaskoczenia. Jak również kiedy jesteśmy w chase, będziemy mieć o 8 metrów więcej terroru, czyli 40 metrów. W związku z czym będziemy mogli wypuszczać bardzo, bardzo dalekie impulsy. I standardowo build bazujący na heksach, żebyśmy mogli odciągać surwów jak najszybciej od heksów. Jednocześnie trill sprawi, że będziemy wiedzieć, który heks jest niszczony, jak również same heksy będą dłużej niszczone, wobec czego będziemy mieli więcej czasu, żeby do tych heksów sobie dobiec. Build jest zrobiony pierwszy raz w tej formie, nie mam pojęcia jak wyjdzie, jeśli wyjdzie słabo. Okej, to jest build tylko i wyłącznie for fun. I w sumie to tyle. Zapraszam do zostawienia łapki suba, byłbym wdzięczny i jedziemy z buildem. Wreszcie! No kuźwa! Pierwsze ładowanie niezaliczone. Drugie ładowanie to nawet tego nie wrzucam, bo to nie ma sensu. Dostałem meczek na Ironworksach. W sensie meczek wyszedł w miarę okej. Natomiast z drugiej strony nie było to coś, co by mnie jakoś bardziej zadowoliło. Dzień dobry! Pierwsza była. I teraz tak, jak mamy rozłożone heksy? Heksy mamy rozłożone bardzo średnio. I robimy teraz taki pattern. Raz. Nie. Dwa. Dzień dobry.
3 i 4 nie weszło. I dobry. Okej. Okay. Jeden strzał. Pytanie, czy to są randomy, czy ona po prostu tak znalazła sama w, sama totem? I tylko ona o tym wie? Dewiur padł! No nie, to jest żart. Dobry trigger. Ależ, fajny trigger mi wleciał. Nie słyszałem, jak mi dewiura... Kurde. Kurde. Paletka do rozwalenia. Kurde. No powiem wam szczerze, nie bardzo. Zobaczymy, jak będzie reszta niszczona. A raczej kręcona. Nie bardzo. Mogłem impuls puścić, jak ją goniłem. I tak szczerze, jak na laboratorium, to temy nie są jakoś bardzo dobrze schowane. Są bardzo słabiutko schowane, tak szczerze, bardzo słabiutko. Jeden impuls. Ładnie, bardzo ładnie. Mogłem ją uderzyć, tak szczerze. Mogłem to zrobić. Ale nie zrobiłem tego. Bo jestem głupi. Impuls nie wszedł. A to jest ranny surf. Tak. To jest ranny surf. Jeden surf na górze. I kręci gena. Gen zrobiony kolejny. Co jest z tym triggerem dzisiaj? Te ataki wchodzą tak, jakby miały kompletnie nie wchodzić. Za chwilę mi pewnie tak samo ruina padnie. Będzie to samo. Ale dopóki ją gonimy, to ruina się regresuje sama z siebie, więc... Chociaż tyle dobrego. Raz. Impuls poszedł dobry. Dobry. Monitor jest mylny. Monitor jest bardzo mylny. Dobra. Mamy drugi hak, ty jesteś wbita na full. Nadal mamy trilla. I patrzcie, co się w ogóle dzieje. Surwy kompletnie nie niszczą totemów zwykłych. Kompletnie. Powinienem sięgnąć. Okej. Okay. A jednak. A jednak. Mają problem. Ja zrobię tak. Tam nie widzę nikogo. A szok powinien nawet jeśli załapać. Dzień dobry. Drugi strzał. Dobra sytuacja bardzo. A hex jakiś jest zniszczony. Od razu do niego sobie wrócimy. Prędko mi go nie zniszczą, bo im więcej jest totemów na mapie, tym dłuższe jest samo niszczenie. Claudette po raz kolejny dostała bułę, tamten się powiesił na haku. Szkoda, że tego dewiura nie mamy, prawda? Auć. Leaf. Co jest? Gen zrobiony? A tamten wisi biedny, bo ruina. Jeden. Drugi.
ruina jest na mapie, to surwy kręcą do upadłego. Nie wiem, czy on dostał drugi stage na haku, czy nie. Nie wiem, jak długo ją goniłem. Nie zwróciłem w ogóle prawie uwagi na sam pasek, więc nie wiem, jak to wygląda. Największy minus tego buildu jest taki, że nie do końca mamy powiadomienie na temat tego, gdzie są surwy. O wiele lepiej to pewno się sprawdzi kombinacja addonów pod impuls, pod... po prostu pod zwykły static blast i zwykły szok. Będzie to silniejsze, ale z uwagi, że... uwagi na to, że to jest jednak build opierający się wokół czegoś innego, to jest to w porządku. Clouded. Okej, okay, zrobimy tak. Ją zostawimy, ona była na haku. Tamta wcześniej też była na haku, dlatego od razu podbiegłem do Yui. Niech sobie leżą, nic się nie stanie. Pomogą sobie wzajemnie. Paleta zniszczona. Mamy czas. Poczekamy jeszcze raz na to, aż będę mógł ją gonić i puścimy impuls. O nie. Nie zrobiłeś tego. Czemu? Czemu tędy? Czemu przebiegłaś górą, skoro tu jest pusto? A ona gena kręciła! Popatrz! No bez jaj. Aha! Tu są dwa przejścia. Dobry. O, prawdopodobnie to jest koniec meczu. Tamta się poddała na haku, bo pewnie widziała, co się dzieje, że surwy zamiast pomagać po prostu tylko i wyłącznie chodzą i kręcą geny. To jest wszystko tego wina. Wszystko. Aha, tutaj haku nie ma. I tam była piwnica. Jeden surf podniesiony. Śladów nie widzę nigdzie. I szczerze, gdyby dostała jeden blok, ale nie było szans, żeby go dostała, to mogłaby się mi zerwać. I tutaj mamy Trilla. Albo Trilla, albo Ruin. Ciekawe, które są perki gdzie. Puścimy impuls. Wiem, że puszczenie impulsu w tej sytuacji to jest głupota, bo mamy tylko 20 metrów zasięgu, ale poradzimy sobie, co nie? Cześć! Nie! Nie robisz tego! Nie robisz tego! Dlaczego siedzicie pod paletami? Nie! Ej, tu jest strasznie dużo śladów. No właśnie, już wiem dlaczego. I co, i teraz ona tak będzie biegała i tylko palety mi niszczyła? Puść mi impuls. Tylko jednego surwa mi wykryło. I w tym momencie to przegrała. Jeśli nie ma balansa, przegrała to. Ouu. Natomiast mi coś nie wyszło. Mi coś teraz nie wyszło. Ja pierdzielę, co jest? Nie, nie mogę. Gen? No właśnie. Zrobimy teraz rotację. Meg wie, gdzie są palety, a gdzie ich nie ma. Yui natomiast tego nie wie. Wykorzystamy to. Jeden. Impuls. Okej. Okay. Jeden surf wbity, drugi surf goniony. Który jest który? Leżysz. Mógłbym ją odciągnąć od okna za 600 punktów, ale nie wiem, czy tutaj mam hak.
w środku. Jeśli nie mam haka tutaj na samym laboratorium, to bez sensu. Bo o wiele dłużej bym ją brał i targał. Dziś. Ty masz drugi hak. Dobra, teść. Jeden gen. Drugi gen. Na pewno na górze jest surf, który kręci mi gena w izolatce. Albo raczej kręcił. No to już leci na regresie. Impuls. Gdzie? Na dole. Brawo. Który Clouded Mhak? Ktoś pamięta? Drugi, trzeci, czwarty? Kurczę do dupy, bo tak naprawdę na Macmillanie stało się to samo, co się stało tutaj. Devir padł jako pierwszy. Matko, nie! Nie, nie zrobiłaś tego! Nie widziałem tego! Nie było tego! I generalnie w ogóle zupełnie też to samo. Totemy nieruszone zwykłe. Ludzie niszczą w ogóle zwykłych totemów, a potem jest płacz, że może być Noed. Że Noed OP perk. Okej, wykręcicie we dwie. No. Okej. Darzy mi się chwilę pogonić? A raczej zbytnio wyboru nie masz, wiesz o tym, prawda? Zostaje mi dwójka swerwów. Raz. No i ładnie. Elegancko. Elegancko. Lewo. Lewo. Prawie wszystko. Leż. A aura doktora mi się na daleko... Nie powinienem widzieć tej iluzji. Doktor jest chyba zabagowany. W sensie krótkie iluzje widzimy tylko i wyłącznie w momencie, kiedy iluzja pokazuje się na naszym terroradiusie. Na naszym terroradiusie. Tylko wtedy. Chyba, że poszły jakieś zmiany, o których ja nie wiem. Albo... Nie no, niemożliwe to jest. To jest niemożliwe. Teraz. Drugiego surwa mi nie wykryło. Nie mogła się sama też zerwać. To jest niemożliwe. Kusi mnie, żeby podlecieć do niej i ją obić. Co robisz? Decisive. No właśnie. Bo wiesz, bo ja mam decisive, a jestem sprytnym surwem. Haha, dałeś się zbejtować, haha. Nie. Patrz, patrz, patrz. Widziałaś? Hex. A kuźwa się będę pierdzielił, niech mi ostatni najwyżej haczem ucieknie.
Nie będziemy brać i tryhardzić aż tak bardzo. Już wystarczająco wpierdziel dostali. Teraz pytanie, gdzie jest Hatch? Ale Hatcha nie znajdę raczej. Mi się wydaje, że jeśli tamten surf zamiast kręcić geny szukał Hatcha, to pewnie już tego Hatcha ma. Dokładnie. O tym mówię. To jest bardzo częste u takich ludzi. Bardzo częste. Build jest spoko, ale szczerze, jakbyście nie mieli niektórych perków, ewentualnie chcieli go sobie wziąć jakoś urozmaicić bardziej. Druga, piąta, pierwsza, trzecia ranga. Ten co uciekł w zasadzie najbiedniejsze combo perków miał. Bond na jedynce, on nie miał za bardzo wyboru perków. Także jak widać, perki nie grają. Można wywalić tak naprawdę Deviura za Discordensa. Można w ogóle dać Discordensa do buildu. Można dać Barbę do buildu zamiast Trilla. Jako taką trochę inną wersję aury. Szkoda, że ten Devior pada. Ten Devior ma jakąś typowo klątwę na sobie. Surwy zazwyczaj go znajdują jako pierwszego. Najlepsze jest to, że to w ogóle nie jest powiązane z niczym. Po prostu kwestia farta. Zwyczajnie. O dziwo, Ruin wytrzymał i o ile Ruin dostał nerfa. W niektórych rękach Ruin jest naprawdę dobrym perkiem. Szczególnie na doktorze. Tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się wieczorkiem na live. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Hej, hej.